Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z tym, co tygryski lubią najbardziej, czyli z perfumowym holem. Nie wiem jak inni twórcy na YouTube zajmujący się tematyką perfumową, ale ja wprost kocham robić perfumowe hole i dzielić się z Wami moimi zdobyczami, wśród których niejednokrotnie znajdują się ogromne perełki. Więc yy, bardzo lubię tego typu filmy, między innymi dlatego, że mam Wam okazję przedstawić nowości i Was zainspirować chociażby do testów, a zatem jeśli Wy również tak samo jak ja lubicie tego typu filmy, zapraszam Was do dalszego oglądania. I pierwszą marką, od której chciałabym zacząć mój dzisiejszy hol, jest marka niszowa, marka Serge Luton. I jeśli chodzi o tę markę, do mojej kolekcji trafiły trzy flakony z podszydu Serge Luton. I pierwszym z nich była kompozycja o nazwie La Fille de Berlin. Powiem Wam bardzo szczerze, że jeśli chodzi o jeszcze takie ciepłe, słoneczne dni, chociaż bardziej już dni jesienne aniżeli letnie, to ja po prostu totalnie się w tych perfumach zakochałam. Jest to zapach, który moim zdaniem idealnie sprawdzi się na takie dni, kiedy mamy jeszcze słońce, kiedy czujemy w powietrzu lato, ale już jednak temperatury nie są upalne i nie mamy upałów 30 stopni plus, a zatem mnie się doskonale nosiło te perfumy przy takiej temperaturze między 22 a 25 stopni na słupkach termometrów. Powiem Wam szczerze, że mnie tak zauroczyły te perfumy, że ja byłam skłonna sprzedać tę moją 50, bo ja mam pojemność 50 ml, i zakupić sobie setkę. Bo stwierdziłam, że zapach mnie po prostu totalnie porwał. A to dlaczego? Dlatego, że jest to róża, ale róża podana w taki ambitniejszy sposób, bo jest podana na bazie takich nut świeżo korzennych oraz na bazie takiej słodko mszystej a zatem w zapachu się dość sporo dzieje. On ma na pewnych etapach swojego brzmienia takie wręcz konotacje delikatnie orientalne, więc czujemy tutaj pewnego rodzaju smuszkę takich właśnie kompozycji arabskich z Nutą w roli głównej, Nutą Róży w roli głównej. Więc coś tutaj takiego orientalnego w tym zapachu serza luton jest. Ja tu czuję przede wszystkim róże z geranium, aczkolwiek, tak jak powiedziałam, na takim świeżo korzennym podszyciu oraz dość słodko taką szorstką bazą, bo mamy tutaj, jeśli chodzi o bazę, przede wszystkim wyczuwalną nutę miodu oraz nutę chudębowego. Przy czym muszę Was tutaj uprzedzić, że jeśli chodzi o nutę miodu, to ja bardzo nie lubię nuty miodu w perfumach. Kiedyś już chyba Wam nawet o tym wspominałam, a tutaj ten miód jest podany naprawdę yy, tak łagodnie i tak przyjaźnie, że nawet ktoś, yy, kto nie lubi nuty miodu tak jak ja, jest w stanie się w tej kompozycji doskonale odnaleźć. Jeśli na, zaś na sam koniec chodzi o jej parametry. To, to muszę przyznać, że parametrów nie ma wybitnych. Jest to zapach o trwałości takiej, powiedzmy, 6-7 godzinnej przy takich właśnie temperaturach 22 do 25 stopni na słupkach termometrów. I projekcję raczej ma też z tych łagodniejszych, bo myślę, że kompozycja ta była nam niewyczuwana maksymalnie w odległości metra. I kolejnymi perfumami spod szyldu Serge Luton, które trafiły do mojej kolekcji z Ambre Sultan. Jak sama nazwa wskazuje, mamy tutaj do czynienia z zapachem ambrowym, z zapachem żywicznym. Ja tu nie wyczuwam szarej ambry, wręcz przeciwnie, wyczuwam typowy zapach żywicy bursztynowej. Więc mamy tutaj niewątpliwie bardzo dużo słodziutkiego bursztynu. Aczkolwiek uprzedzam wszystkie fanki zapachów słodkich, że nie są to perfumy łatwe, lekkie i przyjemne. Więc jeśli jesteście fankami żywicy bursztynowej, ale zarazem nie jesteście fankami kadzidła. Czy nuty miry, to te perfumy na pewno nie przypadną wam do gustu, ponieważ to, co ja wyczuwam na całym właściwie etapie brzmienia tego zapachu to bardzo silne nuty kadzidlane, bardzo silne nuty żywiczne między innymi za sprawą benzoesu, bardzo wyrazistą nutę mirry oraz y, takie owianie całego zapachu takim bardzo mięciutkim y, drzewem sandałowym. Więc y, jeśli nie lubicie kadzideł, to absolutnie odradzam zakup w ciemno. Zdecydowanie warto najpierw sobie Ambre Sultan przetestować. Ja muszę Wam powiedzieć, że chociaż fanką kadzideł nie jestem w perfumach, to ten zapach nosi mi się naprawdę świetnie i zaczął mi się nosić zwłaszcza świetnie, jak mamy w otoczeniu takie temperatury już w okolicach 8-9 stopni. A to dlatego, że to jest zapach taki wręcz likierowy, taki bardzo rozgrzewający. A zatem myślę, że jeszcze lepiej niż teraz sprawdzi się zimą. Jeśli chodzi o wszystkie zapachy marki Serge Luton, które nabyłam w ostatnim czasie, to Ambre Sultan zdecydowanie ma najlepsze parametry. Tutaj szczerze przyznaję, że trwałość jest właściwie prawie, że całodzienna, bo ja te perfumy spokojnie i swobodnie na sobie czuję około 9 godzin, acz projekcje mają taką docierającą do nosów innych przez pierwszą godzinę nie dłużej, bo jest to zapach, który Raczej się trzyma blisko skóry, i właśnie jest taką esencją, która otula nas, a która nie przeszkadza innym. Kolejną świetną kompozycją od marki Serge Luton, która zawitała do mojej kolekcji, są tym razem perfumy o nazwie Szergi. Jak widać po zużyciu, zapach mi się niezwykle podoba. Ja już go miałam okazję wcześniej testować przed zakupem, więc nie było to dla mnie bynajmniej jakieś zaskoczenie czy jakaś nowość. Ja bardzo dobrze wiedziałam, że decyduję się na ten zakup świadomie i ta butelka do mnie przybyła z pełną świadomością, jak brzmi ten zapach. Ale. Tutaj muszę na początku Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o perfumy marki Serge Luton, to mam wrażenie, że Shergi jest najbardziej harmonijną i najlepiej zblendowaną kompozycją, bowiem bardzo trudno poczuć tu konkretne składowe kompozycji, ponieważ wszystko jest tak doskonale zharmonizowane tak doskonale zblendowane, że ten zapach jest taki monolityczny tworzy doskonałą, zwartą, taką monolitową całość. Perfumy niewątpliwie ogromnie intrygujące, piękne, bardzo sexy, doskonałe na wieczory, ale też perfumy nie do końca łatwe, bo jeśli nie lubicie takich nut jak nuty tytoniu czy nuty miodu, to możecie się w tym zapachu nie odnaleźć. Dodatkowo mamy tutaj z takich ciekawych elementów zapach siana, i rzeczywiście to siano nadaje pewnego rodzaju takiego sielskiego, lekko powiedziałabym nietypowego charakteru tym perfumom, chociaż siana, tak jak powiedziałam, z osobna tutaj nie wyczuwam, bo zapach jest totalnie monolityczny. Generalnie powiedziałabym, że te perfumy układają się na mnie w sposób taki bardzo silnie kremowy, jak taki bardzo ładny, można nawet powiedzieć lekko dziecięcy krem do ciała ale z takimi nutami, które są intrygujące, które są niebagatelne, które są wodzące za nos. Mianowicie właśnie z tym tytoniem, zdecydowanie z delikatną nutą miodu oraz z delikatnym takim pudrowo-proszkowym irysem i odrobiną słodyczy za sprawą żywicy bursztynowej. Perfumy na pewno polecam Wam do testów, uważam od lat. Że jest to jedna z najlepszych kompozycji marki Serge Luton, a zatem jeśli jesteście fankami zapachów delikatnie słodkich, ale też lekko nietypowych, właśnie z nutami tytoniu, z nutami siana, to zdecydowanie łapcie szergi do testów. Tym bardziej, że jeśli chodzi o parametry, to też mam o tym zapachu bardzo dobre zdanie, ponieważ na mojej skórze tak swobodnie jest w stanie przetrwać 7-8 godzin, choć projekcji absolutnie na żadnym etapie nie ma zabójczej. Kolejnymi perfumami, które zasiliły moją kolekcję, tym razem są perfumy od arabskiej marki, od marki Hamidi, i jest to Maison Lux Elixir. Powiem Wam, że perfumy te są klonem, klonem bardzo mało znanych niemieckich perfum od marki Lengling i są to perfumy o nazwie Sekushi. Ja kiedyś miałam okazję dostać gratisową próbkę do jakichś zakupów, właśnie zapachu sekushi od marki Lengling. I tutaj jeśli chodzi o odwzorowanie i sklonowanie pierwotnego zapachu, który stał się inspiracją, to muszę powiedzieć, że marka Hamidi stanęła tutaj na wysokości zadania, bo perfumy są łudząco podobne, jeśli by nawet nie powiedzieć, że w 95% identyczne. Zapach jest arcy ciekawy, ale też bardzo trudny. Powiem szczerze, że nie każdemu przypadną te perfumy do gustu. A to dlaczego? Dlatego, że z jednej strony mamy tutaj połączenie takich bardzo słodkich nut, takich wręcz ulepnych nut, jak nuta waty cukrowej czy nuta słodziutkiej moreli, ale z drugiej strony mamy nuty totalnie skrajne z kompletnie innej półki, jeśli chodzi o składniki perfum, bo mamy tutaj też bardzo silnie dominującą nutę skóry oraz nutę paczuli. Zapach jest niewątpliwie bardzo ciekawy, jest bardzo nietypowy, bo tutaj się bije cały czas ta skórzano-paczulowa wytrawność z ogromną ulepnością i słodyczą. A zatem na żadnym etapie brzmienia tego zapachu nie jest on nudny, w związku z tym, że tutaj się przepychają takie dwa kompletnie inne nurty: nurt górą i nurt perfum bardziej wytrawnych. A zatem na pewno jest ciekawie, acz łatwo. Myślę, że bardzo dużo osób może. Nie przejść testu z tymi perfumami, właśnie dlatego, że będą one nieharmonijnie i bardzo dziwnie układać się na skórze. Tutaj wam przyznaję, że kiedy kupiłam tę butelkę latem, to ja nie mogłam tego zapachu znieść. Wiedząc, jak pachnie sekusi, oczywiście wiedziałam, czego się spodziewać, ale te perfumy dodatkowo mają tak szatańską trwałość i projekcję. Że zabiły mnie na kilka ładnych godzin, ale wtedy, przyznaję, był dość duży upał, więc po prostu nie byłam w stanie dźwignąć takich składników słodko-skórzanych. Ale kiedy nastały nam takie już chłodniejsze jesienne dni, zapach nosi się świetnie, parametry są tytaniczne i nie do zdarcia, bo trwałość jest absolutnie całodzienna. Przy czym przez pierwsze trzy godziny właściwie te perfumy czuje od nas każdy. Na pewno polecam jako zapach ciekawy. Jeśli chodzi o zapachy spółki górmą, bardzo nietypowy i bardzo przyciągający nos, ja tutaj muszę dodać tytułem zakończenia, że te perfumy bardzo się podobają mężczyznom i również moja druga połowa bardzo pozytywnie zareagowała na ten zapach. I dodam też jako ciekawostkę, że kiedy wącham te perfumy z Korka, to trochę mi przypominają zapach marki BDK. O nazwie Soir, więc jak ktoś z Was jest miłośnikiem perfum od BDK, to myślę, że jest tu troszeczkę podobnego profilu zapachowego i ten zapach również może się Wam spodobać i sprawdzić. A zatem serdecznie go Wam polecam do testów. I kolejną nowością w mojej kolekcji były perfumy, które już dla Was omówiłam przy okazji jednego z moich filmów, czy nawet dwóch. Więc tutaj nie będę się nad nimi za bardzo rozwodzić. Były to perfumy od marki Nikolaj i jest to mask Monoi. I tutaj Wam powiem, że jeśli chodzi o perfumy od marki Nikolaj, nie był to jedyny flakon, który przybył do mnie, bo u sprzedawcy, u którego kupiłam te perfumy, było dość sporo zapachów marki Nikolaj do wyboru, a zatem postanowiłam zamówić sobie jeszcze jeden. Ten zakup był popełniony totalnie w ciemno, więc ja tych perfum zupełnie nie znałam. Jakież było moje rozczarowanie, kiedy one do mnie dotarły. Tym drugim zapachem było i tonka i ja te perfumy sprzedałam mniej więcej w tydzień po ich zakupie. A to dlaczego zwiodła mnie nazwa i tonka? Pomyślałam, jeśli w wiodących nutach zapachu jest wanilia i tonka, to one na pewno muszą mi się spodobać. Dodatkowo założyłam bardzo silną frakcję cytrusową w tym zapachu, bo między innymi kompozycja zawierała nuty cytryny i nuty pomarańczy, a ja bardzo lubię, kiedy ta słodycz perfum, ta waniliowość perfum jest przełamywana takimi nutami kwaskowatymi. A zatem pomyślałam sobie, że dla niej tonka musi być totalnie zapachem dla mnie. Jakież było moje rozczarowanie, kiedy okazało się, że te perfumy pachną na mnie przede wszystkim cynamonem. Jeśli oglądaliście jeden z moich filmów, to był tak perfumowy, w którym pojawił się m.in. wątek o najmniej lubianych przeze mnie nutach, to bardzo dobrze wiecie, że ja nie lubię nuty cynamonu. Te nutę mi się nosi po prostu tragicznie, jeśli to jest nuta wiodąca, to perfumy są niestety dla mnie skreślone. Dodatkowo też cynamon nie układa się korzystnie na mojej skórze. I dlatego wanilię i tonkę sprzedałam w ciągu tygodnia, bo oczywiście wanilię i tonkę było w tym zapachu czuć, ale dopiero na etapie nut bazy. Więc gdybym ja miała się męczyć z tym cynamonem 5 czy 6 godzin w obliczu tego, że posiadam tyle perfum, żeby dotrzeć do tej przepięknej tonkowo-waniliowej bazy, to mnie się to kompletnie po prostu z mojego punktu widzenia nie kalkulowało, dlatego że zapach poszedł ode mnie bardzo szybko w świat. Natomiast zostawiłam sobie mask Monoi co ciekawe. A to dlatego, że również w tym samym filmie, gdzie pojawiły się nielubiane nuty, powiedziałam Wam, że też bardzo silnie nie lubię nuty Neroli. A nuta Neroli, jeśli chodzi o te perfumy, jest zdecydowanie nutą wiodącą. Ale tutaj, w obliczu takiego delikatnie maślanego Ilanqui Lang, maślanego drzewa sandołowego, delikatnej proszkowości ze sprawą Piżma. Tutaj toneroli bardzo dobrze mi się nosi i prędzej spodziewałam się, że to mask Monoi pośle w świat zaraz po zakupie, a nie vanitonka, a okazało się jednak inaczej. I kolejnymi perfumami, które tym razem przybyły do mnie z wymiany perfumowej, to były perfumy, o których już Wam wspomniałam przy okazji moich wakacji. Były to mianowicie perfumy od marki Joe Malone, English Pure and Freesia. I tutaj muszę Was zaskoczyć, bo jeśli nie znacie tego zapachu od marki Joe Malone i spodziewacie się tutaj po nazwie tego zapachu przede wszystkim przewodnich nut gruszki i frezji. To możecie się bardzo zdziwić, bo jeśli zapach ten ułoży się na Waszej skórze, tak jak układa się na mojej skórze, to wcale nie będziecie czuli przewodniej nuty gruszki czy frezji, a będziecie przede wszystkim w kompozycji czuli przewodnie nuty piwoni oraz róży. Bo dla mnie jest to zapach zdecydowanie najbardziej w swoim brzmieniu piwoniowo-różany, aczkolwiek przypruszony taką ilością piżma, z tak delikatną paczulą, z elementami również tej gruszki, że jest to zapach, który równie dobrze może być noszony latem, wiosną, ale też jeszcze taką ciepłomiesienią, ponieważ te akcenty takie właśnie paczulowo-piżmowe powodują, że zapach tak do końca lekki, łatwy i przyjemny nie jest. Aczkolwiek myślę, że jest to kompozycja, która spodoba się większości osób, które są fanami właśnie piwoni czy nuty róży. Zdecydowanie zatem, jeśli chcieliście ten zapach zamówić kiedyś w ciemno, bo na przykład kochacie nutę frezji. To informuję was, że przynajmniej na mojej skórze żadna frezja z tych perfum się nie wyłania. Ja tutaj nawet przez minutę nie czuję mm, aromatu frezji. Tutaj tak piwonia i tak róża zawojowały te kompozycje, że właściwie wzięły wszystkie pozostałe składniki za gardło i je totalnie po prostu wyrzuciły, odrzuciły gdzieś tam w tło swojego brzmienia. I zdecydowanie, gdybym miała być szczera, na mojej skórze te akcenty są najsilniejsze. I kolejnymi perfumami, które przybyły do mojej kolekcji, i tutaj też dodam, że był to skutek wymiany. Na grupie perfumowej z osobą, która chciała się tych perfum po prostu pozbyć, są perfumy od marki Mugle, jest to Womanity. I bardzo dobrze wiecie, że jeśli chodzi o moją kolekcję Womanity, to ona naprawdę nie jest skromna. Ja mam Fixum Dyrdon na punkcie tych kompozycji, więc mam dość sporo zapachów z tej serii, ale nigdy nie miałam okazji mieć nowej wersji tych perfum. A tutaj patrząc po kodzie zapachu, jest to edycja z roku 2021 lub 2022, a zatem bardzo świeżutka, bardzo nowa wersja. I byłam ciekawa, czy Womanity po tych wszystkich reformulacjach, które niewątpliwie przeszła, będzie zapachem dla mnie bardziej na lato. Bo jak wiecie, ja Womanity uwielbiam nosić przede wszystkim z srogą, taką bardzo mroźną zimą. A ponieważ kompozycję bardzo lubię i doskonale mi się ją nosi, to chciałam też mieć możliwość noszenia tych perfum wiosną czy latem. A zatem miałam nadzieję, że ta kompozycja w nowej wersji będzie właśnie takim idealnym, przestrzennym zapachem na lato. Nic bardziej mylnego, to jest nadal dla mnie zapach zimowy. No nie byłam w stanie nosić tych perfum latem. Ja je wzięłam ze sobą na wakacje, użyłam ich tylko nadgarstkowo i one mnie w lato i w upał po prostu totalnie męczyły. Ja nie rozumiem, jak większość osób może uważać ten zapach za takiego letniego przyjemniaczka, za idealne perfumy na lato. Ja nie jestem tych perfum w stanie latem znieść. Nie wiem, jak wy. Dajcie znać w komentarzu, chętnie też poznam Wasze zdanie. Muszę Wam tutaj dodać, że jeśli chodzi o ten Sean Womanity, o brzmienie i o DNA Womanity, to jest to zapach, którego bardzo w niewielkim stopniu dotknęła reformulacja. Tutaj cały czas się czuję, że to jest stara, dobra Womanity. Jeśli chodzi o parametry tych nowych wersji, to rzeczywiście one są dużo bardziej ubogie, bo trwałość tych perfum na mojej skórze to było takie 5-6 godzin. Przy dość łagodnej, powiedziałabym, projekcji. Podczas kiedy starsze formuły tego zapachu trwają na mnie spokojnie cały dzień, a projekcje mają po prostu tytaniczną i roznoszą się wokół mnie wszędzie. To co też jest ciekawe w nowej wersji, w nowych formulacjach, to to, że mam wrażenie, że nie ma w tych perfumach nuty figi. Mianowicie jest nuta niewątpliwie liścia figi, jest niewątpliwie nuta drzewna, nuta figowca, ale tutaj w tych nowych wersjach nie czuje się owocu figi. Więc to jest moim zdaniem taka kluczowa różnica pomiędzy starymi a nową wersją Omaniti. No i zapach, przez to, że nie ma tego owocu, który jednak jest troszeczkę taki miąszysty i delikatnie słodki, jest też dużo bardziej przestrzenny, dużo bardziej taki właśnie bryzowy, morski, solny, aniżeli właśnie owocowo, delikatnie słodki. Więc tutaj bym powiedziała, że takie są różnice między starymi Omaniti a nową wersją. Dla wszystkich ciekawych, jak się Womanity zmieniło, mam nadzieję, że to była fajna recenzja, a teraz już nie przedłużając, zaraz Wam pokażę kolejny zapach. I tym kolejnym zapachem, który dołączył do mojej kolekcji, tym razem są perfumy celebryckie od marki Ariana Grande, jest to Cloud 2.0, czyli Cloud Intense. Powiem Wam, że będąc w Daglasie któregoś dnia, jeśli chodzi o wakacje, przewąchałam sobie wszystkie trzy chmurki od marki Ariana Grande, przetestowałam każdą nie tylko na bloterku, ale i na swoim ciele. I doszłam do wniosku, że tę podstawową wersję, czyli formułę, która wyszła jako pierwsza, edycję wody perfumowanej, tak totalnie osłabiono, że właściwie nie ma co już polować na kupowanie tych perfum, chyba że tylko i wyłącznie w starszej wersji. Edycja Pink, w moim mniemaniu, również jest edycją o bardzo kiepskich i słabych parametrach. A zatem, chcąc mieć jakąś chmurkę z, lo, z rodziny Cloud, bo już od dawna planowałam włączenie do kolekcji jakiegoś zapachu z tej serii, zdecydowałam, że będzie to wersja Intense, jako że wersja Intense ma, moim zdaniem, najlepsze parametry z całej serii. Ale musicie też wiedzieć, że jest najbardziej słodka z całej serii. Jest to zapach zdecydowanie wzbogacony o nuty takie pralinowo-śmietankowe, więc tutaj ta śmietankowość, kaszmirowość, ta przytulność zapachu bardzo silnie dominuje. Więc jeśli ktoś nie lubi takiego słodkiego wydania perfum, nurtu gourmand w perfumach, to być może w Cloud Intense się nie odnajdzie, bo rzeczywiście te nuty gourmand są tu przede wszystkim wiodące. Oczywiście mamy tu inne nuty, nuty drzewne, delikatną nutę sandału, delikatne nuty owocowe, ale mam wrażenie, że te słodycze, czyli bita śmietana, pralinka, jeśli chodzi o te kompozycje przejęły totalną palmę pierwszeństwa. Wespół zespół z takim właśnie kaszmirowym, piżmowym wykończeniem zapachu. A zatem, jeśli poszukiwaliście dla siebie chmurki z dobrymi parametrami, która nie będzie z Was znikać w ciągu 3, 4 czy 5 godzin, to zdecydowanie polecam Wam przetestowanie wersji Intense. Bo jeśli chodzi o parametry, to na mojej skórze ten zapach spokojnie utrzymuje się 8 do 9 godzin. I ostatnimi perfumami, które dołączyły do mojej kolekcji, to jest totalny klasyk. Ja już też Wam o tym zapachu mówiłam, więc tutaj nie będę się totalnie rozgadywać. Jest to lulu od marki Casharelle. I tutaj muszę przyznać, że jeśli chodzi o reformulację, to reformulacja temu zapachowi zrobiła bardzo dobrze. Uważam, że formuła współczesna Lulu jest zdecydowanie lepsza niż formuły sprzed powiedzmy 10 czy 12 lat. Zdecydowanie zapach zyskał na anyżowości, której ja nie wyczuwałam w formułach właśnie sprzed 10 lat, ale nie zatracił swojego takiego dymnośliwkowo-biało-kwiatowego charakteru. Zdecydowanie są to perfumy nadal ponadczasowe, nadal klasyczne, nadal piękne. Dla fanów perfum vintage, absolutny must-have. Oczywiście muszę dodać, że poza tym, że reformulacja zrobiła Lulu dobrze i teraz zapach bardziej harmonijnie wybrzmiewa na mojej skórze, jest zdecydowanie fajniejszy do noszenia i przyjemniejszy dla otoczenia. To yy, też muszę uczciwie tutaj podkreślić, że parametry zostały troszkę osłabione. Aczkolwiek jak na perfumy za kwotę około 120-130 zł, za 50 ml, a ja właśnie mam taką pojemność, to uważam, że parametry to petarda. I nie ma tutaj co się czepiać. Uważam, że można sobie darować narzekanie na parametry i się po prostu dopsikiwać, jeśli chodzi o perfumy w takiej kategorii i półce cenowej. A sam zapach dla mnie szaleństwo, zapach totalnie sexy. Totalnie unikatowy, przepiękny, doceniany przez otoczenie, a przede wszystkim komplementowany przez mężczyzn. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wszystkie nowości, które dołączyły ostatnio do mojej kolekcji. Napiszcie mi w komentarzu, czy coś z tego zaintrygowało Was na tyle, że zamierzacie podejść do półki w perfumerii i przetestować któryś z tych zapachów. Ja tymczasem bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną na kanale. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną w dzisiejszym filmie i obejrzeliście go do końca, albo chociażby porzuciliście oglądanie w połowie, ale chociaż byliście ze mną przez chwilę czasu. A tymczasem pozdrawiam Was bardzo ciepło i serdecznie i do zobaczenia. Mam nadzieję niebawem w kolejnym filmie. Pa! pa.